było kolejne włamanie. Znowu? Dom to jest poczucie bezpieczeństwa. Dom to nie tylko dach nad głową, to wszystko, co mamy. I nie mówię o rzeczach materialnych, ale też przede wszystkim o dzieciach, o rodzinie, o najbliższych, których kochamy. Musieli wiedzieć, że pani Alicja została sama z córką i wpadła w salonie prosto na faceta w kominiarce. Rany boskie. Każdy, kto doświadczył włamania, wie, że to jest bardzo trudny moment. W rodzicach jest duża obawa i lęk o dzieci, bo nigdy nie wiadomo, jakie ma intencje taki człowiek, który narusza naszą prywatność. Halo! Zaczęło robić się niebezpiecznie. Cała Deszczowa trzęsie się ze strachu. Nic ci się nie stało? Ten moment, kiedy włamywacz chciał wejść do domu z Duńskich, jest po prostu przerażający. To jest takie wejście w czyjąś intymność, w czyjś świat i przede wszystkim w bezpieczeństwo dzieci. Wszyscy się boimy, próbujemy dowiedzieć się, kto jest tym włamywaczem, no i po prostu próbujemy z całych sił jakoś rozwiązać tę naprawdę trudną sytuację. Musimy sami coś przedsięwziąć, no nie wiem, wziąć sprawy w swoje ręce. Strażnika Teksasu się naoglądałeś chyba. Werner czuje misję i powołanie złapania złodzieja. Przynajmniej próbuje, chce porwać tłumy. Tłumy na razie się nie dały porwać. Jest w tym coś takiego romantyczno-smutnego. Ubierzemy się dyskretnie, tak żeby nas nikt nie zauważył, nie? Nie. Żadne dyskretne. Musimy go odstraszyć, tego włamywacza. Ale po co odstraszyć? Drania to trzeba złapać na gorącym uczynku. Wiesiek próbuje bardziej mieć rację od Wernera, pokazać mu, że on jednak wie lepiej, że Werner się myli, ale jest jedna rzecz, która ich łączy i to jest ten wspólny cel odkrycia, kto jest tym przestępcą. Plany są oczywiście, jak to zrobić. Werner, jeżeli się do czegoś zapala, to robi na poważnie. Ta-da! Weź lufą, weź do domu, bo zrobisz krzywdę komuś. Wspólnie z Wernerem patrolujemy ulicę, patrolujemy zakamarki. Ja mam takie poczucie, że mamy taki po prostu powrót takich chłopięcych lat, że mamy jakiś cel. No wydaje mi się, że mózgiem to zawsze jest Werner. A Wiesiek no jest jego jakby bronią i prawą ręką. Mam cię! Wiesiek, to ty? Duet Werner i Wiesiek to jest mieszanka wybuchowa. Właściwie nie wiem, który jest lepszy od drugiego. Oni lubią ze sobą rywalizować, bardzo jest to taka męska rywalizacja. No, ten duet Wieśka i Wernera jest takim duetem, który może przysporzyć więcej problemów niż pożytku. Stój! Stój! Mam cię. Coś się panu stało? Mogę jakoś pomóc? Złapaliśmy cię na gorącym uczynku, chłopuś. Pomyłka no, z Wieśkiem wynika po prostu z charakteru Wernera. Werner jest w gorącej wodzie kąpany i dlatego to tak wychodzi. Nie sprawdzi, a rzuci się głową w pusty basen. Sąsiada nie poznajecie? Ja tu biegam codziennie rano. Z jednej strony nie można traktować ich poważnie, a z drugiej strony Kinga Wieśkowi powierzyła opiekę nad dziećmi, więc jest to człowiek odpowiedzialny. Adaś Werner, mimo całej swojej komiczności, jest przecież szanowanym prawnikiem, więc to są inteligentni mężczyźni, tylko czasami po prostu, właśnie nie wiem, co do głowy dochodzi, może testosteron? Matko jedyna, chodź. Co wy tu robicie? No, ale zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. No. Będzie pewien suspens, to na pewno. Przechodziliśmy i zabłądziliśmy. A co więcej, zapraszam do oglądania. Zapraszamy, nie tak prędko, bo zaraz puszczę psy. Nie!